Podczas ślubowania zwróciłem uwagę, z jaką precyzją wiązane są chusty i zaraz pomyślałem sobie o krawacie i wróciły wspomnienia, kiedy niejednokrotnie w sytuacji, gdy byłem na jakimś wyjeździe, czy ja, czy kolega pytali, wiążąc krawat, też bardzo precyzyjnie, czy nie za długi jest ten krawat, czy nie należy poprawić. Nie jest to wcale takie łatwe i tak myśląc, z jaką uwagą i z jaką precyzją wiążecie chociażby chustę, jak one są fantastycznie powiązane, a wcale okazało się, nie było to takie proste. Wydaje się, że w takich drobiazgach właśnie też wielbimy Pana Boga. Słuchałem także z wielką uwagą przyrzeczenia, ślubowania. Jedna część była nazwana ślubowanie zuchów, harcerzy, ale też prawo, jeśli dobrze, prawo Pathfinders, dobrze pamiętam. I tak uświadomiłem sobie, że chyba co jakiś czas większość z nas powinno takie ślubowanie wypowiedzieć przed Panem Bogiem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale słowa, które, czy myśli, które były wyrażone w tym ślubowaniu, nawiązywały do tego, że powinniśmy dbać, walczyć o te ścisłe relacje z Panem Bogiem, cenić wartość Słowa Bożego, sięgać do Słowa Bożego, modlić się, szukać Boga każdego dnia. Podczas lektury Słowa Bożego, było to wiele tygodni temu, sięgnąłem do chyba najbardziej rozpoznawalnego fragmentu Słowa Bożego, Psalmu 23. Psalm 23 obok hymnu o miłości 53 rozdziału Księgi Izajasza to najbardziej rozpoznawalne fragmenty Słowa Bożego. I gdy mówimy o psalmach, to chyba większość ludzi na świecie, którzy nawet nie mieli kontaktu z Pismem Świętym, skojarzy Psalm 23. Rozpocząłem czytanie tego psalmu i pomyślałem sobie, cóż nowego mogę w tych fragmentach znaleźć, ale Pan Bóg kolejny raz mnie zaskoczył. I w zasadzie moje czytanie skończyło się po pierwszym wierszu. Po słowach, które są bardzo znane, niezwykle trafne, wymowne. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Dlaczego się zatrzymałem? Ponieważ zaskoczyło mnie połączenie tych dwóch zdań. Pierwsze zdanie, które wyraża myśl, że Bóg jest naszym pasterzem, wypowie większość chrześcijan na całym świecie. Tak, Pan jest moim pasterzem. Bóg mnie prowadzi. Bóg jest tym, który zna moją przyszłość. On przygotowuje mi miejsce w niebie. On jest moim pasterzem. Ale niewielu chrześcijan powie tak jak Dawid, niczego mi nie braknie. Niczego mi nie braknie. Dlatego zatrzymałem się i pomyślałem sobie, w jaki sposób ja kieruję modlitwy do Pana Boga? Wyrażam na pewno wielkość Boga, mówię o tym, że jestem zależny od Niego, mówię o tym, że Bóg jest moim pasterzem, ale bywa i tak, że mówię, Panie Boże, przydałoby się, gdybyś mi pobłogosławił. Dawid zupełnie inaczej konstruuje tę pieśń, modlitwę. On mówi, Bóg jest moim pasterzem, ale mi niczego nie braknie. Jak to możliwe? Można powiedzieć, że Dawid byłby hipokrytą, gdyby tak naprawdę powiedział, w jakim stanie w danym momencie się znajdował. W jakim przedziale życia, kiedy ten psalm powstawał. Wielu rzeczy mu brakowało. Mało tego, mógł mieć pretensje do Pana Boga, że Bóg go ustanowił królem, kazał namaścić go na króla, a jest inny król na tronie, i on musi przed tymże królem uciekać. Musi walczyć o każdy dzień. Nie ma zapasów, musi o nie się troszczyć. Szuka schronienia gdzieś tam na pustyni. I ten człowiek mówi, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. I myślę, że ten psalm 23 w całości, nie tylko w tym pierwszym wierszu, wyraża naszą zależność od Pana Boga, ale pokazuje, w jaki sposób my powinniśmy Pana Boga szukać. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, takie zadanie. Jesteśmy w szkole, no i pedagog zadaje nam do domu pewną pracę, którą musimy wykonać. Na podstawie psalmu 23 scharakteryzuj autora tego psalmu.
Ja powiedziałbym, poddaję się. W psalmie 23 praktycznie nie ma nic o Dawidzie. Ale na podstawie psalmu 23 możemy bardzo dobrze scharakteryzować, jakim jest Bóg. Możemy stwierdzić, że Bóg jest naszym pasterzem, że On pasie na zielonych łąkach, że choćbyśmy szli ciemną doliną, On będzie z nami. On chroni nas przed nieprzyjaciołami naszymi. Jego łaska, dobroć nie odstąpią nas na krok. Piękna charakterystyka. Ale co można powiedzieć na temat Dawida na podstawie psalmu 23? I właśnie ten człowiek mówi: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Gdy zacząłem to zagadnienie analizować, uświadomiłem sobie, że Dawid w tym okresie czasu był człowiekiem głębokiej wiary. Miał ścisłą przyjaźń z Panem Bogiem, chociaż tak jego życie wyglądało, jak wyglądało. Szukał miejsca na schronienie, bał się o swoje życie, nie wiedział, jak będzie wyglądała przyszłość. Nie miał zapasów. Razem z nim zaczęli gromadzić się w tejże jaskini ludzie sfrustrowani życiem i okazali się później najlepszymi wojownikami Dawida. To byli ludzie, którzy byli prowadzeni przez Pana Boga. Dlaczego tak powiedział Dawid? Niczego mi nie braknie? I tak jak stwierdziłem, czy to nie hipokryzja w jakimś sensie? Przecież wielu rzeczy mu brakowało, ale stwierdza, że niczego mi nie braknie. Na tym polega chrześcijaństwo, że przede wszystkim widzimy Boga w naszym życiu. On zajmuje pierwsze miejsce. Nie widzimy tych potrzeb, które my mamy, ale widzimy przede wszystkim Boga. Życie chrześcijanina przypomina mi takie spotkanie przy trzech krzewach i chciałbym was zabrać dzisiaj w taką podróż. Fragmenty Słowa Bożego, które odczytamy, czy przypomnimy, bo to są znane teksty Pisma Świętego, będą nawiązywały do historii, w których pojawia się krzew. Obok tego krzewu spotyka się człowiek z Panem Bogiem i dzieją się tam niesamowite rzeczy. I w moim rozumieniu tak właśnie wygląda życie chrześcijanina. Wybierzmy się zatem do pierwszego krzewu. Otwórzmy drugą księgę Mojżeszową, czy też księgę Wyjścia, trzeci rozdział i przeczytamy kilka wierszy, które przypomną nam historię powołania Mojżesza. Bardzo znane wydarzenie, które dało początek kolejnym doświadczeniom z Bogiem, niesamowitym. Księga Wyjścia, czy druga Księga Mojżeszowa, począwszy od wiersza pierwszego z trzeciego rozdziału, czy tam po szósty. Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia Jetra, kapłana Midianitów, poprowadził raz stado poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Tam ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz patrzy, oto krzew płonie, lecz się nie spala. Podejdę, pomyślał, muszę zobaczyć z bliska ten niezwykły widok, dlaczego ten krzew się nie spala. Gdy Pan zauważył, że Mojżesz kieruje tam kroki, aby się temu przyjrzeć, zawołał Bóg do niego z pomiędzy gałązek krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu. Jestem, odpowiedział Mojżesz. Nie zbliżaj się, tu ostrzegł go Bóg. Zdejmij z nóg sandały. To miejsce, na którym stoisz, jest miejscem świętym. Powiedział też, ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Na te słowa Mojżesz zakrył twarz. Bał się patrzeć na Boga. Znamy dobrze tę historię. Wydarzenie znaczące w życiu Mojżesza. Możemy powiedzieć, że te okresy w życiu Mojżesza były szczególne, kiedy Bóg stanął na jego drodze. Nazwałem to krzewem poznania. Momentem, który w naszej pamięci wywołuje wspomnienia chwili, kiedy Bóg stanął na naszej drodze. Bóg staje na drodze Mojżesza. Mojżesz próbuje zbliżyć się do tego krzewu, krzew płonie, nie spala się. Bóg z nim rozmawia i próbując sobie wyobrazić tę sytuację, Mojżesz nagle zakrywa twarz. Może komicznie to wyglądać, prawda, gdy sobie wyobrażamy tę całą sytuację. Później Bóg z nim rozmawia, mówi rzuć lasko, ona zamienia się w węża. Chowa rękę, która po wyjęciu z zanadrza staje się trędowata. Próbuje wyobrazić sobie tę sytuację, gdy Mojżesz być może podciąga szatę, którą ma, ucieka przed tym wężem. Dla Mojżesza to nie było śmieszne. Jeden z najważniejszych momentów w jego życiu. Krzew poznania. I myślę, że my pamiętamy taką chwilę, taki moment w naszym życiu,
kiedy coś radykalnie się zmieniło. Może spotkana osoba, może fragment Słowa Bożego, może jakieś doświadczenie, kiedy Pan Bóg wprowadził nas zupełnie na inny tor. Ja nie zapomnę pewnego wydarzenia, kiedy w 93 roku, pod koniec tego roku, do drzwi naszego domu zapukał kolporter. Moja mama chętnie rozmawiała z tym bratem, nabyła jakieś książki. Później mama rozmawiała ze mną, ale jak to bywa na początku, próbowała mi zabrać to, co miałem. Więc ja tak bardziej się okopałem. No i nasze rozmowy przypominały taki ostrzał z dwóch miejsc. Ja argumentami ostrzeliwałem mamę, mama mnie. I w zasadzie argumenty były dobre, ale do niczego nas to nie prowadziło. Bardzo często rozdrażnieni zamykaliśmy rozmowę. I pamiętam jeden moment. To było 31 grudnia 1993 roku. Z moją mamą stanąłem w przedpokoju, wychodziłem do mojego przyjaciela. Organizowaliśmy Sylwestra. Ot takie skromne spotkanie. I moja mama wypowiada około godziny 15, wypowiada do mnie słowa: jadę dzisiaj zawrzeć przymierze z Panem Bogiem. Czy masz coś przeciwko temu? Ja powiedziałem: mamo, nigdy w życiu. Nie miałbym nic przeciwko temu. To jest twoje życie. Decydujesz ty o swoim życiu. Zazdroszczę ci takiej wiary i chodzenia z Panem Bogiem. Jak wypowiedziałem te słowa, to chyba Pan Bóg je usłyszał. Na pewno usłyszał. I coś z tym zrobił. I powiem wam, moi drodzy, gdy poszedłem do mojego przyjaciela, ja byłem tam w zasadzie do rana. Fizycznie. Ale duchowo cały czas byłem w tym przedpokoju. Ta rozmowa 5, może 7 minut zmieniła wszystko w moim życiu, w moim podejściu do Pana Boga. To był mój krzew poznania. Tak jak w przypadku Mojżesza, nie chciałem odchodzić z tego miejsca. Chciałem być tak blisko Pana Boga. I wierzę, że my mamy takie momenty, takie chwile. Postanowiłem od 1 stycznia czytać Słowo Boże. Regularnie to robiłem. Przyjeżdżał pastor do naszego zboru. Były wykłady z Księgi Daniela, z Księgi Objawienia. Studiowałem dokładnie te materiały, które otrzymałem. Była to niedziela. W niedzielę wracałem do domu, ale nie chciałem odchodzić od tego krzewu. To było dla mnie takie wartościowe, takie cenne. I nieważne było, że na następny dzień trzeba było pójść do pracy. Siadałem z Pismem Świętym, z tymi materiałami. Do drugiej, do trzeciej, do czwartej w nocy czytałem to wszystko i modliłem się na przemian do Pana Boga. Nie czułem się godny, żeby tam być. A Pan Bóg mówi: dobrze, że tu jesteś. Tak to czułem. To był mój krzew poznania. Dotknąłem pewnej wartości, którą Pan Bóg daje nam dotknąć. Każdemu człowiekowi, który tylko pragnie wyciągnąć dłoń i położyć rękę na skalę. I pozwólcie na jeszcze jedną ilustrację. Czytałem jakiś czas temu książkę opowiadającą życie Jerzego Kukuczki. Opowiadał w swoim dzienniku, jak wszystko się w jego życiu zaczęło. Dźwigał ciężary. Trener mówił mu: będziesz fantastycznym sportowcem. Pojedziesz na olimpiadę. I pewnego dnia, to było 4 września 1965 roku, kolega zabrał go w skałki. I tak Jurek Kukuczka popatrzył, jak wspina się tak do góry, i tak pomyślał: co w tym fajnego, w tym spinaniu? Co oni w tym widzą tak naprawdę? Zupełnie nie miał zielonego pojęcia o wspinaniu. I w pewnym momencie położył rękę na skalę i napisał, że wszystko się zmieniło. Poczuł, że ta skała z nim rozmawia, że ta skała żyje, że ona się z nim komunikuje. Jego kolega, który był już bardzo wysoko, w pewnym momencie zdziwiony musiał mocniej uchwycić się skały, bo zobaczył, że bez żadnych zabezpieczeń Jurek Kukuczka mija go i pogalopował na szczyt. Bez żadnych zabezpieczeń. Od wtedy wszystko się zaczęło. To jest jedynie ilustracja, ale myślę, że w przypadku każdego z nas mieliśmy okazję tak właśnie dotknąć Boga. Jeśli nie, spróbujcie. To działa. To jest niesamowite. Kiedy na takiej skale kładziemy rękę, Bóg zmienia wszystko w naszym życiu. Bóg czyni wartościowym każdy dzień, nadaje sensu życiu. I wspominamy taki moment,
Być może tak jak ja, wy pamiętacie taką datę w waszym życiu, kiedy był ten moment, kiedy znaleźliście się przy waszym krzewie poznania. A gdy czytamy Słowo Boże, to mnie od razu zafascynowało. Zrozumiałem, że Bóg nie jest jakiś odległy, niedostępny. Zacząłem znajdować teksty Pisma Świętego, które wskazywały na to, że Pan Bóg jest bardzo bliski. On chce wejść w ścisłe relacje. A jeśli uważnie czytamy teksty Pisma Świętego, dojdziemy do wniosku, że Bóg chce, żeby go kosztować. Bóg mówi nawet o intymnych relacjach z nami. Bóg takiej ścisłej więzi chce. Bóg chce nas w taki sposób przez życie prowadzić. Ja miałem taki krzew poznania, ale krzew poznania to nie wszystko. W naszym doświadczeniu z Bogiem znajdujemy się przy innym krzewie, również wartościowym. I tu chciałbym, abyśmy odtworzyli inną znaną historię z Księgi Rodzaju, z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Zapisana jest w 22 rozdziale tejże księgi. Opowiada moment, kiedy Bóg wzywa Abrahama, by złożył syna na ofiarę. Nie będę tej całej historii opowiadał czy przypominał, ale kilka fragmentów chciałbym przeczytać. Począwszy od wiersza 9 po 14, posłuchajmy. Gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Wtedy z nieba rozległ się głos. Zawołał anioł Pana: Abrahamie, Abrahamie. Słucham. Odpowiedział: nie podnoś ręki na chłopca. Usłyszał: nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna, swego jedynaka. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Następnie Abraham nadał temu miejscu nazwę Pan Widzi, dlatego do dzisiaj mówi się: na górze Pana widać wszystko. Nazwałem to krzewem zbawienia, bo jak może być inaczej? W życiu chrześcijanina musi być miejsce na przyjęcie ofiary Jezusa Chrystusa w pełni. Tak jak wspominamy czasami moment, kiedy Bóg nas odnalazł przy tym krzewie poznania i dobrze, że wspominamy takie chwile, tak krzew zbawienia jest miejscem, przy którym powinniśmy być każdego dnia. Każdego dnia powinniśmy szukać Pana Boga, podsycać ten ogień, który Bóg wlewa w nasze serce, otworzyć się na Boże działanie i powiedzieć: Boże, wypełnij mnie. Ale ważne jest, jak jesteśmy przy tym krzewie zbawienia. I znowu wracając do Psalmu 23. Dawid to wyraził w tych kilku zdaniach. Pan jest pasterzem moim, ale ja jestem Dawid i brakuje mi. I Panie, ja teraz Ci wyliczę. Nie tak jest zapisany Psalm 23. Pan jest pasterzem moim i niczego mi nie braknie. Bóg mnie prowadzi i ciemną doliną, ale On jest ze mną. I te myśli są przepiękne. Dawid znajduje się przy krzewie zbawienia. To emanuje z tych słów, to emanuje z tego psalmu. Przepraszam, to jest człowiek, który szuka Boga każdego dnia. W tych troskach, udrękach. On nie wyrzuca Bogu, że jako król musi przechodzić przez takie trudy. On cieszy się i jest zaszczycony tym, że Bóg w tych trudach jest z nim i nie opuścił go, że Bóg go dalej prowadzi. Ale moi drodzy, ważne jest, jak jesteśmy przy tym krzewie zbawienia ustawieni czy zorientowani na Pana Boga. Co chcę powiedzieć? Bywają sytuacje, że możemy być przy zbawieniu tak blisko. Możemy dużo mówić na temat zbawienia. Możemy ludzi prowadzić do Pana Boga, który zbawia tych ludzi, a sami możemy być ludźmi, którzy są zagrożeni tym, że nie będą zbawieni. Bywają sytuacje, że jesteśmy przy zbawieniu, przy tym krzewie i obracamy się tyłem do Pana Boga,
Ja tak mogę delikatnie jedynie zademonstrować i mówimy: Panie Boże, teraz pchaj mnie, dmuchaj w moje żagle, dodaj mi siły, bo ja wykonuję służbę dla Ciebie. O tym mówi Dawid? Czy Dawid mówi: Boże, daj mi siłę, daj mi moc, usuń tego króla, to jest Twój pomazaniec, ale Ty mnie wybrałeś, dmuchaj mi w żagle. Możemy tak jak Dawid stanąć twarzą do tego krzewu zbawienia i opiewać wielkość Boga, doceniać Jego wielkość. Moi drodzy, to bardzo powszechne, bo już apostoł Paweł w pewnym okresie, kiedy został sługą Bożym, kiedy szedł Bożą drogą, mówi: Panie Boże, jak dobrze, jak Ty byś poprawił moje zdrowie. Dodaj mi sił, dmuchnij w te moje żagle. Miał uzasadnione potrzeby, pisał listy, był człowiekiem, który miał pójść do pogan. To było uzasadnione. A Bóg mu mówi: Pawle, ty się obróć do mnie twarzą. A jak teraz się obróciłeś, to powiem ci, że dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Poprzestawaj na tym. Gdy zacząłem z tej perspektywy analizować Psalm 23, analizować moje życie, patrząc na pewne doświadczenia, zrozumiałem, że możemy być tak blisko tego krzewu zbawienia, a nie dotknąć zbawienia. Bo możemy uważać, że Bóg jest do czegoś nam potrzebny. On powinien nas prowadzić, popychać do przodu. On jest potrzebny, żeby dać nam tą moc w działaniu. A Bóg mówi: obróć się twarzą do mnie, nie stój plecami. Bądź blisko mnie. I Dawid to wyraża w Psalmie 23. Jeszcze raz zapytam, kogo widzi? Siebie, swoje potrzeby? A miał wiele potrzeb. I nie ujmując nikomu, być może więcej niż wielu z nas. Miał wiele potrzeb, ale on widzi Boga. Innymi słowy, jeśli mówisz o zbawieniu, jeśli innych prowadzisz do zbawienia, a to z pewnością robisz, sam skorzystaj z tego daru. Codziennie bądź przy tym krzewie zbawienia, dobrze zorientowanym na Pana Boga, twarzą zwrócony do Pana Boga. I tak analizując Psalm 23, kolejny raz pomyślałem, ile Pana Boga jest w moich modlitwach, a ile mnie i moich potrzeb. Czy tak jak w przypadku Dawida w Psalmie 23, tylko Pan Bóg, on o nic tam nie prosi. To znaczy, że Pan Bóg zna jego potrzeby, ale Dawid znał Pana Boga. I wiedział, że skoro zna Pana Boga, uwielbi Pana Boga, to Pan Bóg zatroszy się o jego potrzeby. Czasami poprzez nasze potrzeby zapominamy o Panu Bogu. Bądź dobrze zorientowany na Pana Boga. Codziennie szukaj tego krzewu zbawienia. Innymi słowy, prowadząc innych do zbawienia, sam z tego zbawienia korzystaj. Korzystaj z Bożej łaski. Być może słyszeliście o Fredzie Lebow. To Rumun, który przyjechał kiedyś do Nowego Jorku. Człowiek, który bardzo skromnie żył. W roku 68 postanowił pobiegać. Wyszedł sobie na zewnątrz i pomyślał: chciałby przebiec maraton. Od razu przyszło mu na myśl miejsce Central Park i wyliczył, że jeżeli zrobi 4 okrążenia, to będzie równowartość dystansu maratonu. Tak zrobił. W 67 roku, gdy to nastąpiło, zaczął się zastanawiać, a dlaczego nie zaprosić innych biegaczy do takiej imprezy. Zorganizował pierwszy maraton w 68 roku. Przyszło kilkuset biegaczy, nikogo z prasy, nikt nie był zainteresowany. Co to za impreza? Na trasie ludzie prowadzali wózki z dziećmi, bawili się, jeździły rowery. Nie było łatwo przebiec tę trasę. Lebow wyłożył wtedy $11,000 na zorganizowanie tejże imprezy z własnych funduszy. To, co mógł zrobić, zrobił. Gdy osoba, która przybiegła jako pierwsza, otrzymała puchar za pierwsze miejsce, była bardzo zdziwiona, ponieważ on zaraz odebrał ten puchar i wręczył osobie, która zajęła drugie miejsce, a później osobie, która zajęła trzecie. Ten puchar był przechodni. Nie miał środków na organizację
tej imprezy z taką większą pompą. Od tego czasu organizował te imprezy rokrocznie. Dodam jedynie, że w 2007 roku w maratonie nowojorskim, najbardziej znanym na świecie, uczestniczyło ponad 100 tysięcy biegaczy. Biegacze nie biegają już jedynie w Central Parku, ale przez cały Nowy Jork. Rokrocznie około 20-30 tysiącom biegaczy odmawia się uczestnictwa, bo nie ma już możliwości, żeby przyjąć tak dużą grupę. W 1989 roku Lebow zachorował. Okazało się, że zdiagnozowano u niego nowotwora mózgu. Powiedział: pokonam tę chorobę. Dawano mu kilka miesięcy życia. Co robił? Położono go w szpitalu, podłączano kroplówki, a on brał te kroplówki i biegał po szpitalu z tymi kroplówkami i chwalił się: dzisiaj zrobiłem 4 kilometry, ale po południu zrobię jeszcze 2. Szybko wyszedł ze szpitala. Do tego czasu ani razu nie uczestniczył, nie przebiegł maratonu nowojorskiego. Sam je organizował, ale nigdy nie uczestniczył. Dodam jedynie, że bardzo dużo biegał, ponieważ w sumie w czasie swojego życia przebiegł 69 maratonów. Mniej więcej jeden na miesiąc. Miał taki limit 4000 kilometrów rocznie, to jest 11 kilometrów dziennie. W 1989 roku, gdy zdiagnozowano u niego nowotwora, pomyślał: już nie uda mi się przebiec w maratonie. Odczekał jeszcze 3 lata i w 1992 roku postanowił z lekarką razem, z swoją opiekunką, przebiec maraton. Ludzie byli zaszokowani. Jak człowiek tak chory może uczestniczyć w maratonie? Ukończył ten maraton. Ludzie płakali. Byli zaskoczeni. Ta historia jest dość wymowna. Można pewne rzeczy czynić. W imieniu Boga możemy ludzi prowadzić do zbawienia, a sami nie dotknąć tego. Tak jak Lebow, który przez ponad 20 lat organizował maratony, a nigdy nie uczestniczył w organizowanym przez siebie maratonie. W końcu postanowił pobiec. I Bóg nas zaprasza do tego, byśmy i my z Nim w tym biegu pobiegli. Krzew zbawienia. Musimy przy tym krzewie być każdego dnia, doceniając wartość tego, co Bóg dla nas czyni i być właściwie zorientowanymi na Pana Boga. Nie na takiej zasadzie, jak wspomniałem: Boże, daj mi siły, tego od Ciebie potrzebuję, popychaj mnie do przodu. Ale tak jak Dawid, twarzą z Bogiem, twarzą do Boga. O Mojżeszu jest powiedziane, że rozmawiał twarzą w twarz jak przyjaciel. Mojżesz tak rozmawiał z Bogiem. Dawid pewnie też tak rozmawiał z Panem Bogiem i to wyraża w Psalmie 23. Ale czym by było życie chrześcijańskie bez trzeciego krzewu? Nazwałem go krzew doświadczenia, przy którym nieraz się zatrzymujemy i mówimy: to dobre doświadczenie, Boże, wielbimy Cię. Bywają i złe doświadczenia. Smucimy się wtedy. I chciałbym króciutko nawiązać do Księgi Jonasza. Bo jakże może być inaczej? Tu znajdujemy ten trzeci krzew. I w 4 rozdziale Księgi Jonasza znajdujemy pewne myśli, które warto przypomnieć. Od 1 wiersza, krótki fragment. To posunięcie Boga przygnębiło jednak Jonasza, a nawet go oburzyło. Zwrócił się zatem do Pana tymi słowy: ach, Panie, czy to nie właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarsisz. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce, okazującym litość w nieszczęściu. A teraz, Panie, proszę, zabierz mą duszę, bo wolę umrzeć niż żyć. Czytając te słowa, powiem wam, że Jonasz to był wyjątek, naprawdę. To był wyjątkowy człowiek, wyjątkowy naśladowca Pana Boga i wyjątkowy prorok. Naprawdę miał wielkie problemy. My mamy problemy, kiedy coś nam się popsuje, kiedy ktoś z nas choruje, czy my chorujemy.
Modlimy się o to, by Bóg dał nam siłę, byśmy mogli pozbierać się w tym doświadczeniu. A Jonasz ma inny problem. Panie Boże, Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojny w łasce, okazującym miłość. Martwicie się z tego powodu? Jonasz bardzo. On mówi, moja dusza jest smutna aż do śmierci, wolę umrzeć niż żyć. Jonasz to miał naprawdę problemy. Dalej czytając fragment tejże księgi, tego rozdziału od 6 po 11, Bóg wyznacza krzew. A z uwagi na to, że wspomniałem o tych trzech krzewach i ten krótki fragment chciałbym przypomnieć. Od 6 wiersza czytamy, a Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy. Miał on wyrosnąć nad Jonaszem, dostarczać mu cienia i chronić go przed upałem. Jonasz ogromnie cieszył się z tego krzaka. Nazajutrz jednak wraz z nastaniem poranka Bóg wyznaczył robaka, aby podgryzł krzak, także usechł. A gdy wzeszło słońce, Bóg wyznaczył gorący wiatr wschodni. Słońce prażyło nad głową Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, wolałbym umrzeć niż żyć. Wtedy Bóg zapytał Jonasza, czy słusznie rozgniewałeś się z powodu krzaka rycynowego? Tak, odpowiedział Jonasz. Słusznie się gniewam i to śmiertelnie. A Pan na to, ty żałujesz krzaka rycynowego, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który wyrósł, a potem usechł w ciągu jednej nocy. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego ważnego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy mieszkańców, nie umiejących rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, oraz wiele bydła. Co zrobić, jak są doświadczenia? Bo one są. I Dawid znowu przychodzi nam z pomocą w tym krótkim fragmencie Słowa Bożego, dając wskazówkę. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Musimy biec do tego krzewu zbawienia. I znowu nie mówiąc, Boże, Ty pchaj mnie, bo potrzebuję Twojej pomocy. Przyjść twarzą w twarz, stanąć przed Bogiem i szukać możliwości uwielbienia Boga, a Bóg wie, co dla Ciebie zrobić. Jakiś czas temu zrozumiałem pewną myśl. Myśląc o służbie na rzecz drugiego człowieka, powinniśmy szukać czy odkrywać potrzeby tych ludzi. Ale nie dlatego, żeby poprawić ich jedynie status quo, przybliżyć do Pana Boga, to również, to też. Ale przede wszystkim, żeby uwielbić Pana Boga. Rób coś na rzecz drugiego człowieka, aby uwielbić Pana Boga. A zrobisz to najlepiej, jak tylko możliwe dla tego człowieka. Zrozumiałem to, czytając pewne fragmenty Słowa Bożego z Ewangelii, kiedy możemy znaleźć informację, że gdy Jezus coś uczynił, to ludzie wielbili Boga w niebie. Ludzie chwalili Boga w niebie. Oddawali Mu cześć. Jak coś chcesz zrobić dla drugiego człowieka, uwielbij w ten sposób Boga. A będzie to najlepszy rodzaj służby, jaki możesz wykonać. Tak żył Dawid. Dawid, który jest twarzą przy tym krzewie zbawienia. I gdy pojawiają się w twoim życiu doświadczenia, biegnij do tego krzewu zbawienia. Tam jest rozwiązanie dla ciebie, dla twojego życia. Jan Sebastian Bach, gdy odchodził z tej ziemi, gdy czuł się bardzo źle, gdy spoczywał w łożu, odwiedził go jego syn. Wspominali chwile, które spędzili wspólnie. Te dobre, te gorsze. Pojawiły się uśmiechy, a w pewnym momencie konsternacja. Taka niezręczna cisza. Co zrobić? Ojciec odchodzi. Syn wstał od łóżka, podszedł do instrumentu i zaczął grać jeden z utworów swojego ojca. I w połowie go przerwał. Wrócił do łóżka i zauważył, że jego ojciec jakby się ożywił, słuchając tej muzyki. Zaczął ostatkiem sił schodzić z łóżka, więc synu pomógł. Nie wiedział, gdzie ojciec chce pójść. Poprowadził go do instrumentu. Jan Sebastian Bach dokończył ten utwór, który został urwany w pewnym momencie. Wrócili do łóżka. Jan Sebastian Bach niedługo potem zasnął. I kolejny przykład, który jest ilustracją tego, jak Pan Bóg chce odnaleźć nas i zająć pewne miejsce w naszym życiu.
Pozwól Mu na to. Bóg wie, jak dokończyć tą melodię naszego życia. Jak doprowadzić nas do Królestwa Bożego za swoim pośrednictwem. Bo On jest drogą, prawdą i życiem. Rozumiał to Dawid, który będąc tak blisko Boga, twarzą przy tym krzewie zbawienia, pełni sił, wiary, oddania Panu Bogu, ale świadomy tego, co pisze, zapisał nam słowa, które dzisiaj są bardzo żywe i słowa, które dzisiaj wywołują refleksję, ale także pytanie, czy moje chodzenie z Panem Bogiem wygląda tak jak Dawidowe? Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Z całego serca życzę Wam, abyśmy byli właściwie zorientowani na Pana Boga, twarzą do tego krzewu zbawienia. Żeby na naszych ustach często pojawiały się takie słowa, jak w życiu Dawida, zapisane w tym psalmie. Pan jest pasterzem moim i to mi wystarczy. Niczego mi nie braknie. Dosyć mam, gdy mam tą łaskę Bożą. Z serca Wam tego życzę i życzę tego również sobie. Niech Bóg nas szczególnie błogosławi. Amen.